Niedawno na moim kanale pojawił się odcinek o tym, czym moim zdaniem nie należy dekorować własnego wnętrza. I pod tym filmem pojawiło się sporo Waszych komentarzy, w których pisaliście o bardzo ciekawych rzeczach. Dlatego właśnie postanowiłam zebrać je w całość, stworzyć drugi odcinek z kolejnymi przykładami tego, czym nie warto dekorować przestrzeni, w której się mieszka. Co nie wygląda estetycznie, co nie zdobi czterech ścian, no i czego z całą pewnością warto byłoby się pozbyć, bądź też przynajmniej zastanowić się, co można byłoby z tym zrobić lub zrobić to inaczej. Partnerem kanału jest firma Brainhouse, która zajmuje się automatyką budynkową, czyli tworzy profesjonalne, inteligentne domy. Link do partnera znajdziesz w opisie pod tym filmem. A przechodząc już do konkretów, zaczniemy od dość kontrowersyjnego punktu, o którym pisaliście w komentarzach, jakimi są magnesy i karteczki poprzyklejane na lodówce. Myślę, że w przypadku tego rozwiązania można je albo kochać, albo wręcz nienawidzieć. I pewnie ciężko tu też o jakiś złoty środek. Magnesy, które przywozi się z licznych podróży, które mają przypominać nam o miejscach, które odwiedziliśmy, które niejednokrotnie są bardzo kolorowe, na całej tej przestrzeni dość mocno rzucają się w oczy. Niektóre lodówki magnesami tymi wypełnione są od samej góry do samego dołu. Dodatkowo jeszcze służą one za pewnego rodzaju tablicę informacyjną, na której przyczepia się różne karteczki z jakimiś ważnymi informacjami. No i o ile jestem w stanie wytłumaczyć sobie to, że w niektórych przypadkach jest to wygodne rozwiązanie, to z typowo estetycznego punktu widzenia no nie wygląda to dobrze, jeżeli posiada się wnętrze eleganckie, nowoczesne albo nawet niekoniecznie nowoczesne, w którym widać dbałość o szczegół, widać dobry design, no to moim zdaniem, ale także i Waszym zdaniem, nie sposób stwierdzić, że magnesy na lodówce są elementem, który przestrzeń tę zdobi. Ponadto umówmy się, duża ilość takich magnesów bywa też problematyczna przy sprzątaniu, no bo każdy z nich trzeba wyczyścić, a kurz wchodzi również w te małe zakamarki. Często nie pasują one także do stylistyki wnętrza, właśnie poprzez swoją formę oraz bardzo bogatą kolorystykę. Wyobraź sobie na przykład nowoczesne wnętrze, urządzone powiedzmy w modnej kolorystyce, z użyciem bieli, beży, szarości czy też jakichś brązów, w którym znajduje się lodówka po brzegi wypełniona bardzo kolorowymi, rzucającymi się w oczy magnesami. Zresztą niejednokrotnie na kanale w swoich filmach opowiadałam także o różnych zbiorach kolekcjonerskich, które w ogromnej większości przypadków wcale nie są elementem dekoracyjnym wnętrza, no wręcz przeciwnie. One często potrafią też wnętrze to zagracić. Dodatkową kwestią jest także to, że obecnie lodówki, które dostępne są na rynku, same w sobie są naprawdę bardzo ładne i w zupełności wystarczą do tego, żeby być jednym z elementów dekoracyjnych wnętrza, bez konieczności nakładania na nie jeszcze jakichś dodatkowych, kolorowych, małych przedmiotów. Drugim elementem, który także wymienialiście w komentarzach, były słoiczki z przyprawami, które znajdują się na wierzchu. Ja oczywiście co do tego punktu także się zgadzam w 100%, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy ma dużą kuchnię, w której znajduje się też dużo miejsca do przechowywania, do którego można byłoby na przykład wszystkie rzeczy schować. Ale pomyślmy o tym w taki sposób. Umieszczając każdą przyprawę na przykład w szklanym słoiczku i ustawiając ją gdzieś w widocznym miejscu, na przykład na blacie, bardzo mocno zagracamy przestrzeń. I odbieramy sobie także powierzchnię roboczą do przyrządzania potraw. Przyprawy, które znajdują się w tych oryginalnych opakowaniach, które można na przykład ułożyć jedno za drugim w jakimś koszyczku i schować na przykład do szafki czy też do szuflady, zajmują zdecydowanie mniej miejsca niż na przykład te pojemniki, które są na wierzchu. Dochodzi do tego oczywiście jeszcze aspekt wycierania kurzu z każdego takiego pojemniczka i dokładania sobie pracy przy sprzątaniu własnego wnętrza. Warto pamiętać też o tym, że zwłaszcza osoby, które nie posiadają dużych kuchni, powinny szczególnie zadbać o to, żeby blat roboczy był jak najmniej zagracony, bo każdy jego dodatkowy centymetr jest naprawdę na wagę złota. Ja wychodzę także z założenia, że na wierzchu warto jest umieszczać te przedmioty, które stanowią także element dekoracyjny każdego pomieszczenia. Jeżeli coś nie jest ładne, jeżeli coś jest zniszczone, jeżeli coś jest stare i zużyte, to moim zdaniem nie powinno być na wierzchu. A teraz muszę także nawiązać do odcinka, który pojawił się w zeszłym tygodniu o kiczowatych rzeczach, które znalazłam w Pepco. Bo między innymi wśród nich były szczotki do czyszczenia toalet oraz różne akcesoria łazienkowe wypełnione kwiatkami, gałązkami i muszelkami. No niczym łazienki, które były urządzane w latach 90. Na całe szczęście od tego czasu minęło już sporo lat. Jesteśmy bogatsi o doświadczenia, o nowe technologie, o nowe rozwiązania, ale także mamy coraz większą świadomość estetyki wnętrz. Dlatego właśnie nie sposób nie wspomnieć o plastikowych deskach WC, które utrzymane są właśnie w takim stylu. Zresztą tak naprawdę każde takie akcesorium łazienkowe nie będzie przestrzeni tej zdobiło. Jeżeli ktoś lubi na przykład motywy morskie,
to zapewniam, że można zrobić to w zupełnie inny sposób. Dla tych osób, które jeszcze nie miały okazji zobaczyć filmu o mojej łazience, tutaj zostawiam do niego link i tam możecie zobaczyć, jak w nowoczesny sposób można wykorzystać na przykład muszlę we własnej łazience, nie umieszczając w niej wcale tych plastikowych i też tanio wyglądających rzeczy. Moim zdaniem, ale myślę, że także i dużej części z Was, deska WC jednak dużo lepiej wygląda, kiedy jest gładka i jednolita, niż wtedy, kiedy posiada jakieś liczne, kolorowe wzory. Przecież zawsze takie elementy, które są namalowane na takiej desce, można wprowadzić w postaci na przykład dodatków, które będą to wnętrze zdobiły i które będą nadawały mu także odpowiedniego charakteru, ale też wpływały na jego estetykę. No, nie jestem jednak tylko przekonana co do tego, w jaki sposób można byłoby na przykład wykorzystać rybki we własnej łazience. O ile nie jest to akwarium z pięknymi rybami, no to póki co nie mam jeszcze żadnej estetycznej alternatywy. Jeżeli masz na to jakiś pomysł, to napisz o tym w komentarzu pod tym filmem. Być może wspólnie znajdziemy jakieś sensowne i ciekawe rozwiązanie. Jedną z rzeczy, która przyszła mi na myśl, jeśli chodzi o elementy wystroju wnętrza, które zdecydowanie działają na jego niekorzyść, są gazety. Liczne kolorowe bądź też mniej kolorowe czasopisma, które wręcz wylewają się z gazetników, które poukładane są na regałach. Ja nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć, jaki jest sens przechowywania takich rzeczy. Gazety się przeczytało, no i można je wtedy wyrzucić do śmieci. W ogóle mam też trochę takie wrażenie, że w dobie internetu i tego, że w tym internecie można znaleźć wszystko, gazety jednak już trochę odeszły na boczny tor i stały się mniej popularne niż były kiedyś. Daj znać, co Ty o tym myślisz. W ogóle kupujesz jeszcze gazety, czy już zupełnie nie? W każdym razie, większość z tych czasopism no nie jest elementem ozdobnym Twojego wnętrza. Według mnie czasopisma to nie są książki, którym jednak warto wypełniać swoje domy i które też wyglądają świetnie. A jeżeli zależy Ci na przykład na estetycznym ułożeniu książek i wkomponowaniu ich w kolorystykę i w stylistykę swojego wnętrza, to obejrzyj sobie ten odcinek, w którym podaję kilka naprawdę ciekawych sposobów. Jeżeli ktoś lubi gazety, jeżeli ktoś te gazety zbiera, to według mnie warto byłoby jednak trzymać je w takim miejscu, by nie były one na wierzchu, by ich nadmiar nie zagracał przestrzeni, bo przecież zagracona przestrzeń zawsze wygląda mniej estetycznie. W poprzednim odcinku o tych elementach, którymi nie warto dekorować własnego domu, omawiałam problem zużytych, starych i zniszczonych patelni. W tym odcinku chciałabym natomiast wspomnieć o deskach do krojenia, które bardzo często stoją na wierzchu w kuchni, oparte o backsplash i służą jako element dekoracyjny. I o ile taka deska sama w sobie jest ładna, o tyle może być wykorzystywana do celów dekoracyjnych. Wszelkie deski kamienne czy też drewniane o jakimś ciekawym kształcie, które ułożone są na przykład jedna za drugą, no niewątpliwie wyglądają przepięknie w każdej kuchni. Ale jeżeli deski te są odbarwione od jedzenia, porysowane bądź też zniszczone, no to nie będą one wcale dobrze prezentowały się na widoku. Co do zasady, dużo gorzej wyglądają deski plastikowe niż deski drewniane. Niestety po pewnym czasie użytkowania takie deski, dokładnie tak samo jak patelnie, których często się używa, z czasem także się niszczą i przestają wyglądać tak dobrze, jak wyglądały na samym początku. Dlatego moim zdaniem wszystko to, co jest zniszczone, to, co jest zużyte, to, co jest mało estetyczne, powinno być naprawiane, wymieniane albo chowane, tak by zniknęło całkowicie z pola widzenia. I oczywistym jest to, że nie ma rzeczy, które są na wieki. Jeżeli coś po czasie przestaje działać, przestaje spełniać swoje funkcje, zaczyna się psuć czy też ładnie wyglądać, to trzeba to zwyczajnie wymienić. Bardzo ciekawym komentarzem był także ten dotyczący suszarki sufitowej, która zagracona jest praniem podczas wizyty gości. I teraz pomyślmy sobie, czy jest to komfortowy widok dla naszych gości, kiedy wchodząc do takiej łazienki widzą wypraną bieliznę i suszące się majtki? I nie chodzi tutaj wcale o to, żeby z suszarki takiej zrezygnować, no nic bardziej mylnego. Nie każdy przecież ma w swoim domu osobne pomieszczenie, suszarnię, więc pranie to schnąć gdzieś musi. O ile jesteśmy sami w domu, no to nie jest to dużym problemem, chociaż warto byłoby pranie to sprzątać od razu, kiedy ono wyschnie, niż traktować wszystkie suszarki jako kolejny wieszak na odzież. A z drugiej strony, kiedy w naszym domu są goście, no nie wiem jak Wy, ale ja na przykład nie miałabym ochoty, żeby ktoś oglądał w łazience moich schnących ciuchów. Łazienka łazienką, ale ten problem także może dotyczyć na przykład suszarek, które porozkładane są na przykład w salonie, kiedy przychodzą nasi goście. No pranie generalnie nie jest żadnym elementem dekoracyjnym i nie powinno się go w taki sposób traktować. I tu kolejny mój ulubiony punkt, jakim są plastikowe, kolorowe osłonki na rośliny. Po pierwsze, taki plastik często jest tani i wygląda tanio. Po drugie, jeżeli
jeżeli ktoś chce wprowadzić jakiś kolor do wnętrza, to warto byłoby to w jakiś sposób usystematyzować i ujednolicić, a nie robić pełnej palety barw do wyboru, do koloru. Zbyt duża różnorodność takich elementów nie wpłynie na estetykę wnętrza, wręcz przeciwnie. Można mieć kolorowe wnętrze, które nie będzie wyglądało kiczowato, tandetnie i tanio. I teraz jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym bardzo mocno podkreślić. Nie zawsze rzeczy tanie wyglądają tanio. Tak samo jak nie zawsze rzeczy drogie wyglądają drogo. Można mieć tanią rzecz, która będzie wyglądała drogo, tak samo jak można mieć drogą rzecz, która będzie wyglądała tanio. No, można też mieć rzecz tanią, która wygląda tanio i drogą, która wygląda drogo. Pojęcie tanie i tanio wyglądające to są dwie zupełnie różne rzeczy i chciałabym, żebyśmy o tym wszyscy pamiętali i nie wkładali tego do jednego worka. Ale wracając już do sedna, warto pamiętać o tym, że osłonki na rośliny to także element dekoracyjny Twojego domu, który wpływa na jego estetykę i też pokazuje styl i charakter wnętrza. Każda roślina umieszczona w jakiejś pięknej donicy wygląda ładniej, bo dodatkowo jest też odpowiednio wyeksponowana. To trochę tak jak na przykład z butami. Można mieć świetny outfit, którego rewelacyjnym dopełnieniem będą także fajne buty. I całościowo stylizacja zrobi efekt wow. I dokładnie analogicznie jest w przypadku wnętrz. Każdy element może albo podnieść estetykę całości, albo ją wręcz popsuć. Czy jest coś, co mógłbyś dodać do tej listy? Jakimi przedmiotami Twoim zdaniem nie warto dekorować swojego wnętrza? Co ewidentnie je szpeci? Napisz o tym w komentarzu pod tym filmem. Ja przypominam jeszcze oczywiście o subskrypcji mojego kanału. Jest to forma podziękowania dla twórcy za jego pracę, pomoc oraz wkład. Dlatego będę Ci bardzo wdzięczna za łapkę w górę pod tym filmem. My jak zwykle widzimy się już w przyszły piątek o 19:30. Tymczasem trzymaj się ciepło, życzę Ci cudownego weekendu. Do zobaczenia, cześć!